Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na tej miłej, wyjątkowej, proszę Państwa, konferencji, tak naprawdę spotkaniu z okazji wyjątkowego święta. Święta związanego przede wszystkim z dziećmi. Taka tradycja, proszę Państwa, pojawiła się już od kilkudziesięciu lat, że Mikołajki, czyli święto świętego Mikołaja, biskupa katolickiego, duchownego z Miry, jest obchodzone przede wszystkim jako kolejne, i tak powinno być na co dzień, święto związane z dziećmi, a mianowicie z podarkami, które dla nich są przygotowywane przez osoby dorosłe. Proszę Państwa, święty Mikołaj, biskup z Miry, tak jak powiedziałem, to wyjątkowa osoba. To człowiek, który pomagał wszystkim potrzebującym, ale wyjątkową miłością obdarzał po prostu tych najmniejszych, najsłabszych, czyli dzieci. Jest mi niezwykle miło tutaj powitać wszystkich zgromadzonych na tym dzisiejszym spotkaniu. Drodzy Państwo, są członkowie zarządu powiatu tomaszowskiego, czyli w osobach wicestarosta pan Leszek Ogórek, członkowie pani Elżbieta Łojszczyk, pan Michał Czechowicz i pan Marek Kubiak. Jest, proszę Państwa, przewodnicząca Rady Powiatu pani Wacława Bąk, która reprezentuje całe grono radnych i poprzez jej dzisiejsze wystąpienie wszyscy radni będą się tutaj przyłączać do tych życzeń związanych z dzisiejszym świętem. I proszę Państwa, to co najważniejsze, są dyrektorzy placówek, które na co dzień opiekują się, zajmują się, wychowują dzieci. Czyli od tych, których dzisiaj tutaj chcemy powiedzieć. I są oczywiście nasze małe Mikołajki. Bardzo się cieszymy, bo to jest pewien symbol, jeśli chodzi o to święto. Są z nami obecni, ubrani w czapeczki mikołajowe. Proszę Państwa, zobaczcie. Wspólna radość nas wszystkich, że możemy tu dzisiaj razem starać się mówić o tych najmniejszych, mówić o tym, że chcemy przekazywać im radość, uśmiech, a te symboliczne podarki na pewno ten uśmiech wzbudzą, bo radość dzieci z podarków jest wyjątkowa. My, dorośli, otrzymujemy prezenty, też się cieszymy, ale dzieci przyjmują to w taki wyjątkowy sposób, niepowtarzalny i bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy być tutaj wszyscy razem. To spotkanie jest pokazane tutaj przez nasze media po to, żeby inni mieszkańcy naszego powiatu mogli w podobny sposób również świętować ten dzień ze swoimi najbliższymi, ze swoimi dziećmi, wnukami i tymi wszystkimi, które chcą obdarować swoimi prezentami. Teraz jest ten moment, gdzie członkowie zarządu i pani przewodnicząca Rady Powiatu przekażą upominki, jakie zostały przygotowane właśnie dla tych naszych milusińskich, bo tak jak tutaj już wszyscy powiedzieliśmy, uśmiech dziecka jest tym najważniejszym efektem, który chcemy osiągnąć. Żeby dzieci były radosne, żeby mogły się prawidłowo rozwijać, żeby były po prostu szczęśliwe i mogły się realizować później już w swoim dorosłym życiu. A my ze swojej strony, jako władze samorządowe, będziemy czynić wszelkie możliwe starania, żeby rzeczywiście tak po prostu, proszę Państwa, było. Proszę Państwa, Wam, drodzy przedstawiciele mediów, dziękujemy za tą obecność na tym dzisiejszym spotkaniu, za to, że przekazujecie te radosne informacje związane z naszymi najmniejszymi, milusińskimi i przekazujecie przede wszystkim to przesłanie, żebyśmy wszyscy pamiętali, że dzieci naprawdę są naszą przyszłością i jest bardzo ważne, żeby to dzieciństwo, te najmłodsze lata przeżyły w zdrowiu, w szczęściu i w spokoju. I Wam za to bardzo serdecznie dziękuję. Patrzę na Wasze uśmiechy tutaj spoza kamer, także to jest obopólna radość, że możemy takie informacje przekazywać i możemy wspólnie coś dla tych naszych najmniejszych zrobić. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za tą obecność. A drodzy Państwo, no Wam życzę, żebyście mieli jak najmniej problemów na co dzień, żebyście przekazali tą radość, którą dzisiaj wszyscy pokazujemy, która emanuje z nas wszystkich, Waszym podopiecznym, żeby te dzieci wiedziały, że mają tutaj oparcie również we władzach samorządowych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękujemy.